Siemano, tutaj Konrad, jesteśmy na evencie Red Bulla. Red Bull Mind Gap, mamy tutaj przeszkodę, trzeci przystanek imprezy. No ja już skakałem, gapik naprawdę spoko. Jak widziałem zapowiedzi, że to miało być bez tej dobudowanej platformy, co tam widzicie w tle, to w ogóle to było najcięższe rzecz na świecie. Z platformą spoko, da się zrobić triczek. Mam nadzieję, że tu jesteście i to widzicie na żywo. Peace. Czułaś oddech kogoś na swoich plecach? Fotografowi się podobało.
wygląda bardzo w porządku. Tak. Ostatni przystaneczek, wszystkie zaliczyliśmy razem. Elegancko. Który najlepszy? Kurde, ciężko powiedzieć. No i tutaj w Katowicach duży poziom. W Gdańsku trochę mniej, ale też było fajnie. Bardzo przyjemna impreza, ciężko wybrać. Wszystkie spoko miejsca, także... A gdzie ci się najlepiej fociło? Kurde, ciężko powiedzieć. Zupełnie inne miejsca, pomimo, że niby ten sam gap, ale zupełnie inaczej. W Gdańsku było spoko, w Katowicach też było spoko, trochę deszcz nas złapał, ale jakoś sobie poradziliśmy z tym. No tu dzisiaj pogoda i hardkorowa temperatura, ale no kurde, daliśmy radę, skejciki powrzucały, także... Dobra, dzięki. Dzięki. Tak, zarobiliście, tylko... No mówię, chciałam zrobić fejki w Prątej Doli. Moje pierwsze pytanko to, czy spodziewałaś się większej konkurencji w Warszawie? Szczerze powiedziawszy, miałam nadzieję, że jeszcze przyjadą dziewczyny z innych części Polski, ale widziałam, że były na poprzednich przystankach tutaj Red Bull Mind the Gap, więc cieszę się, że była Agata i cieszę się, że była Zosia bardzo, bo była konkurencja, było katowane, to trzeba przyznać, że jednak bardzo się napędzałyśmy wzajemnie. Były bite żółwie non-stop tak naprawdę po każdym triczku, po każdej próbie. Więc bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie mi się startowało z Zosią i z Agatą. W ogóle podobał taki format zawodów, gapu płaskiego, dwumetrowego? Nie ma tak naprawdę takich zawodów w Polsce, więc bardzo się jaram, że Red Bull zorganizował taką konkurencję. Na streetie to już w ogóle jest zupełnie inny poziom zawodów, zupełnie inna zajawa, zupełnie inna motywacja do klejenia trików. Gap był przyjemny. Całkiem spory rozpęd i odjazd, wiadomo, że streetowy, więc trochę śliski, trochę nierówny, ale tak naprawdę to tylko i wyłącznie podkręcało zajawę. Ostatnie pytanko, jak byś zachęciła inne dziewczyny do brania udziału w zawodach? Przede wszystkim takie zawody, a tutaj jeszcze zupełnie nowa forma zawodów od Red Bulla, to jest jedna wielka motywacja, to jest okazja, żeby się spotkać z ziomalkami, wspólnie pokazywać triczki. Nie chodzi o to, o wygraną nagrodę, chodzi po prostu o sam klimat zawodu. Chodzi o taką czystą zajawę i satysfakcję z tego, że jednak można coś dobrego tutaj skleić. I tak naprawdę, jeżeli sobie katujesz jakiś triczek i przyjdziesz na zawody, to jest zupełnie nowy poziom motywacji.